przepis na sukces, niska awaryjność, przystępne ceny, dobre opinie użytkowników i niezawodne, trwałe diesle. O tym samochodzie można powiedzieć, że odmienił wizerunek francuskiego Peugeota. Witam Państwa serdecznie w prawdziwych samochodach. Ja nazywam się Grzegorz Bajor i dziś testujemy 508 pierwszej generacji z końca produkcji, bowiem ten samochód zjechał z taśmy produkcyjnej w roku 2018, czyli ostatnie miesiące oferowania tego samochodu na europejskim rynku. Zapraszam serdecznie. Ósemka jest bezpośrednim następcą 407, natomiast została zaprojektowana trochę inaczej niż jego poprzednik, z mniejszym polotem, bez ekstrawagancji, bez jakichś ryzykownych tutaj zabiegów stylistycznych, dzięki czemu ten samochód trafił w gusta europejskich klientów, stał się takim, można powiedzieć, francuskim Volkswagenem Passatem w wykonaniu Peugeota. Egzemplarz, który dziś sobie przetestujemy, który mam przyjemność Państwu zaprezentować, został wyprodukowany, tak jak już powiedziałem, w roku 2018, czyli ostatnie miesiące produkcji tej generacji 508. Samochód do nas przyjechał z Niemiec, gdzie miał jednego użytkownika. Dodam też, że jest on zupełnie bezwypadkowy i od nowości zdołał przejechać aż 211 tysięcy kilometrów, a jego lakier jest cały fabryczny, czyli samochód nie miał żadnej szkody. Przez te wszystkie lata udało się zachować w nadwozie w takim stanie, jak widzicie Państwo. No i trzeba przyznać, że karoseria zniosła ten dystans i te lata eksploatacji w stanie bardzo dobrym. Samochód nie ma uszkodzeń, nie ma zadrapań, ktoś musiał na niego na pewno uważać, ale myślę, że jest to głównie zasługa dużych przebiegów. Ktoś tym samochodem jeździł w trasach, ktoś tym samochodem mało parkował w mieście pod marketami, dlatego karoseria wygląda tak, jak widzicie Państwo. 508 jest ładnym samochodem. Tutaj obiektywnie trzeba powiedzieć, że ten samochód jest ładnie narysowany. Ma bardzo proporcjonalne linie nadwozia, ładny przód, ładny tył, dość smukła linia boczna. W roku 2014 508 przeszła gruntowny facelifting, zmienił się tak naprawdę przód, zmieniła się gama silnikowa, choć tak naprawdę to są dalej te same silniki, które były dostępne od początku, natomiast dostosowano je do najnowszych surowych norm emisji spalin, zwiększono nieco moc, zmieniono skrzynię biegów i z oferty wypadła hybryda, bo ten samochód, nie wiem czy Państwo wiecie, ale był też oferowany z napędem hybrydowym, był diesel z hybrydą, z napędem na cztery koła, z dodatkowym silnikiem na tylnej osi. Połączenie bardzo trudne, bardzo skomplikowane, nic nie dające użytkownikowi, więc po kilku latach z oferty ten samochód zniknął. Ten samochód to wersja wyposażeniowa Allure, pochodzi z rynku niemieckiego i tam są dostępne samochody nieco inaczej skonfigurowane niż na przykład we Francji czy w Polsce. Ten element to jest spryskiwacz reflektora. Widzę to drugi raz, bo mamy drugi raz w ofercie Peugeota właśnie w takiej konfiguracji. Mamy tutaj oczywiście reflektory wykonane w technologii LED. Jest kamera, która steruje tymi światłami, umieszczona tutaj w przedniej szybie. Ona dba o to, żeby przełączać w okamgnieniu światła mijania na drogowe. Lampy składają się z kilku soczewek odpowiadających za oświetlenie nocne w formie świateł drogowych i świateł mijania. Mamy też światła zakrętowe w postaci tych kropeczek LED-owych po bokach lampy. Te reflektory naprawdę spełniają doskonale swoją funkcję. No i właśnie w tym samochodzie mamy też system zmywania reflektorów. Bardzo rzadki element wyposażenia w Peugeocie. Ten samochód mierzy ponad 4,80 m długości, dokładnie 482,5 mm. Kolejna ciekawostka, 508 w odmianie SW kojarzy nam się z samochodem z panoramicznym dachem. Większość albo 95% 508, jakie mieliśmy w ofercie, bo muszę też dodać, że ten samochód sprzedawaliśmy przez kilka lat i udało nam się takich samochodów
dostarczyć naszym klientom w ilości ponad kilkuset sztuk. Zawsze miały one szyberdach i właśnie ten samochód z rynku niemieckiego, już drugi raz mamy takie auto w ofercie, nie ma panoramicznego dachu, jest tutaj blacha i ma te spryskiwacze reflektorów. Panoramiczny dach jest fajną opcją, powoduje, że kabina jest bardziej doświetlona, bardziej taka powiedzmy przestrzenna, natomiast są też przeciwnicy tego rodzaju wyposażenia. Przy starszym samochodzie bardzo często, gdy nie mamy ubezpieczenia autokasko, zastanawiamy się, co będzie, gdy to pęknie. No faktycznie taki szyberdach powoduje podwyższenie kosztów naprawy. Sama szyba kosztuje około 5-6 tysięcy. Wiem, bo wymienialiśmy chyba dwukrotnie albo trzykrotnie. Dwa razy w 308 SW i w 508 też raz ten szyberdach wymienialiśmy. Wyjątkowy, bo nie ma szyberdachu. Tak, jest wyjątkowy, bo właśnie nie ma szyberdachu. Z tyłu nic się nie zmieniło. Od początku produkcji ten samochód wygląda właśnie tak samo. Tylne światła częściowo są wykonane w technologii LED-owej. Zajrzyjmy do bagażnika. To jest duże rodzinne kombi. Bagażnik otwierany elektrycznie. To jest pierwszy samochód w gamie modelowej Peugeota właśnie z taką opcją wyposażenia. Bardzo często ta elektryczna klapa występowała w 508. Oczywiście w tych wyższych wersjach wyposażenia. W wersji Active tego na pewno nie będziemy mieć. Bagażnik 515 litrów pojemności i tutaj o dziwo jest nieco mniejszy niż w drugiej generacji 508. Różnica jest 15 litrów, niewielka, ale jest. Zobaczcie, jak ten bagażnik jest ładnie wykonany. Zobaczcie, jak wygodnie odsuwa się roleta. Wystarczy ją tak klepnąć i odjeżdża ona do tyłu. Tutaj mamy taką dodatkową siateczkę, którą możemy sobie zakotwić w górnej części dachu. Gdybyśmy przewozili tu jakieś długie przedmioty albo wysoko zapakowali bagażnik, wówczas ta siatka może być przydatna. Bagażnik foremny. Spójrzcie, proszę, tutaj zmieści się kilka dużych walizek. Bagażnik dodatkowo zabezpieczony taką antypoślizgową gumą. Ją można w łatwy sposób wyjąć, wymyć, jeżeli coś tutaj będziemy przewozić brudnego. Natomiast pod spodem jest wykładzina, jest klamka. Te klamki bardzo często się urywają, to oczywiście naprawimy. To jest zrobione akurat z blachy, a to otoczenie tej klamki jest plastikowe i po jakimś czasie to się zużywa i może się wyrwać. Tutaj pod spodem, pod podłogą mamy drobny schowek na zestaw naprawczy do przebitej opony i tutaj mamy wlew płynu AdBlue. Zobaczcie proszę, pod tą plastikową osłoną jest taki koreczek. Dosyć niefortunne miejsce i tak, dlatego że 508 w 2010 roku nie miała systemu SCR, nikomu się jeszcze nie śniło o normie emisji spalin Euro 6, nikt jeszcze nie wiedział o czymś takim jak AdBlue i ten samochód nie był pod ten system zaprojektowany. Później ten system został dołożony do tego samochodu, żeby móc go dalej sprzedawać w Europie i najprostszym rozwiązaniem jest podwiesić zbiornik z płynem SCR pod podłogą bagażnika i umieścić tutaj korek. Jakieś zmiany konstrukcyjne typu wlew AdBlue, tutaj gdzie jest wlew diesla, są dosyć kosztowne i po prostu Peugeot na to nie poszedł. Chociaż bardzo blisko spokrewniony z tym samochodem Citroen C4, C4 Grand Picasso, pod koniec produkcji miał przeniesiony wlew AdBlue właśnie tam pod klapką od wlewu diesla. Więc tam to się dało, w Peugeocie się nie dało. Taka techniczna uwaga, jak nalewacie Państwo ten płyn AdBlue, korzystajcie z lejka, ponieważ on lubi się rozlać z butelki i jeżeli się rozleje, zostawia takie brzydkie, trudne do usunięcia białe ślady, choć bardzo łatwo usuwają się z drugiej strony gorącą wodą. Także żadnej chemii nie trzeba używać. Gorąca woda, szmatka i to można wyczyścić. A więc bagażnik bardzo ładny, bardzo pakowny, dobrze wykończony. Tutaj mamy miękkie, przyjemne materiały. Nawet tutaj jest przyjemny materiał. To jest też wykonane z blachy, a więc to nie będzie się nadmiernie niszczyć. No i zobaczcie, po 211 tysiącach ten samochód wciąż wygląda dobrze i świeżo, a to jest przycisk do zamykania pokrywy bagażnika. Pokażemy teraz silnik, Sebastianie? No to pokażmy silnik. Peugeot od początku był dostępny z wieloma silnikami, natomiast tak naprawdę jedynym słusznym wyborem do tego samochodu jest diesel. Było tutaj kilka silników. Był silnik 1.6, był silnik dwulitrowy w dwóch odmianach mocy, był też silnik 2,2 litra o mocy 204 koni.
doskonały silnik w odmianie GT z zupełnie innym zawieszeniem. Natomiast to był jak bardzo mały fragment sprzedaży tego samochodu z racji ceny. I w Polsce tych samochodów też jest dość niewiele z racji wysokiej akcyzy. Diesel do 2 litrów ma akcyzę 3%, powyżej 2 litrów 18%, a więc ten samochód stawał się mało konkurencyjny na naszym rynku. Były też tutaj silniki benzynowe, wolnosące, silniki turbo doładowane, natomiast absolutnie ich nie polecam. Silniki bardzo awaryjne, głównie psuł się w nich rozrząd, silniki, które pochłaniały duże ilości oleju, a więc tak naprawdę w tym samochodzie liczy się tylko diesel. I do tego samochodu, który ma ponad 4,80 m długości, który waży 1600 kg w podstawie, dokładnie 1620 waży ten samochód w podstawie, bez pasażerów, bez paliwa, jedynym słusznym wyborem jest diesel i to dwulitrowy. W tym samochodzie mamy tą najmocniejszą odmianę, odmianę wyposażoną już właśnie w system SCR, czyli mamy tutaj 180 koni, 400 Nm i do tego automatyczna skrzynia biegów japońskiej firmy Aishin. Silnik zabudowany dość, powiedziałbym, skromnie, a więc doskonały dostęp do obsługi serwisowej. Tutaj mamy wlew płynu do spryskiwacza, tu jest zbiornik wyrównawczy z płynem chłodniczym, tu jest zbiorniczek z płynem do wspomagania serwa kierownicy, tutaj jest płyn hamulcowy, akumulator jest umieszczony tutaj, tak, tu jest umieszczony akumulator, tutaj mamy klemę plusową, a więc doskonały dostęp do wymiany akumulatora, do naładowania go wtedy, kiedy będziemy potrzebować. Tutaj mamy skrzynkę z bezpiecznikami. Dość częsta przypadłość, dość częsta usterka w Peugeotach 508. Świeci nam się choinka, wszystkie możliwe usterki, usterka systemu ESP, wspomagania ruszania pod górę, wspomagania parkowania, usterka hamulców, ABS-u itd., itd. Wygląda to groźnie, natomiast przyczyną jest bezpiecznik. Dokładnie gniazdo bezpiecznika wytapia się, dostaje się tam wilgoć i samochód wariuje. Wystarczy tą skrzynkę z bezpiecznikami wyjąć, osuszyć, wyczyścić, naprawić styki, jeżeli jest wypalone gniazdo bezpiecznika i wszystko wraca do normalnego stanu, samochód jest sprawny, a więc wygląda to dość groźnie, natomiast przyczyna jest błaha i łatwa w usunięciu. Za to silniki są bardzo trwałe, projekt HDI trwa od lat 90. To są bardzo dopracowane silniki i według badań, według testów silników, które wytrzymują najdłuższy przebieg do naprawy głównej, Peugeot jest w ścisłej czołówce wraz z silnikami Volkswagena, wraz z silnikami od Fiata Multijet. Te motory mogą bez problemu przejechać ponad 500 tysięcy km do naprawy głównej. I to jest właśnie taki największy atut tych nowych francuskich samochodów. Bardzo dobre silniki wysokoprężne. Zadowalają się one też niewielkim zużyciem oleju napędowego. Średnie spalanie w granicach 5-6 litrów przy rozsądnym traktowaniu pedału przyspieszenia w tym samochodzie nie będzie absolutnie żadnym problemem. Silnik napędzany tradycyjnie paskiem rozrządu. Ten pasek wymieniamy przy około 150 tysiącach km. Natomiast w tym samochodzie ten pasek został wymieniony nieco wcześniej, bo przy 122 tysiącach. Jaka była przyczyna wcześniejszej wymiany paska rozrządu? Prawdopodobnie prozaiczna, czyli pompa wody wcześniej się zużyła, wcześniej puszczała płyn chłodzący. Jeżeli rozbieramy już rozrząd do wymiany pompy wody, złożenie go na starych częściach mija się z celem, a więc prawdopodobnie z tego powodu rozrząd został wymieniony przed czasem. Interwały olejowe według producenta co 30 tysięcy km. Ten samochód był serwisowany nieco częściej, bo średnio te przeglądy były tutaj wykonywane co około 25 tysięcy km. I dziś po zakupie ja rekomendowałbym skrócenie tych interwałów olejowych, stosowanie dobrej jakości oleju, to spowoduje, że bez żadnego problemu ten samochód przejedzie właśnie taki dystans, o jakim mówiliśmy. Poza tym mechanika tego silnika, osprzęt tego silnika jest bardzo trwały, zarówno turbosprężarka, jak i układ paliwowy nie sprawiają absolutnie żadnych problemów i my po sprzedaży kilkuset egzemplarzy tego Peugeota tak naprawdę nigdy nie mieliśmy problemów z silnikiem. Nigdy nie wymienialiśmy tutaj wtryskiwaczy, nigdy nie regenerowaliśmy turbosprężarki, to są naprawdę bardzo trwałe elementy. Bardzo trwała jest też skrzynia biegów Aishin 6-stopniowy. Ta skrzynia biegów stosowana jest też, albo była stosowana w samochodach Volvo, w samochodach BMW przednionapędowych w drugiej generacji 508. W dalszym ciągu mamy stosowaną tą skrzynię, natomiast jej nowszą wersję o
8 przełożeniach. Takie trochę nietypowe uruchamianie silnika w tym samochodzie. Jeżeli mamy zwykły kluczyk z grotem rozkładanym, to stacyjka jest w standardowym miejscu po prawej stronie przy kolumnie kierownicy, a jeżeli mamy komfortowy bezkluczykowy dostęp, to system start-stop znajduje się tutaj po lewej stronie. Trzeba się do tego troszeczkę przyzwyczaić. Czy jest to wygodne miejsce? No mi nie sprawia osobiście problemu, bo jestem do tego przyzwyczajony, natomiast w pierwszej chwili szukamy tego przycisku gdzieś po stronie prawej i zobaczcie, jak pracuje ten diesel, jak pracuje dwulitrowe HDI od Peugeota. Słychać, że jest to diesel, natomiast jest to bardzo przyjemna, miękka praca silnika wysokoprężnego. Ja osobiście bardzo lubię te silniki, lubię jeździć Peugeotem 508, lubię jego pracę i tak jak powiedziałem, to jest jedyny słuszny wybór do tego samochodu, bo jest to duże rodzinne kombi. Tym samochodem niejednokrotnie będziemy codziennie jeździć po mieście, odwozić dzieciaki, jeździć do pracy, a więc ekonomika eksploatacji tutaj będzie miała jak najbardziej duże znaczenie, ale też jakieś wyjazdy, jakieś dalekie podróże wakacyjne, przejechanie tym samochodem 1000 kilometrów i więcej nie będzie sprawiać absolutnie żadnego problemu. I też ciekawa rzecz, o której nie powiedziałem. Wyobraźcie sobie Państwo, że zbiornik paliwa w tym samochodzie mieści 72 litry. A więc przy rozsądnym operowaniu pedałem przyspieszenia mamy tutaj około 1200-1300 km zasięgu. A więc gdybyśmy wyjechali w tej chwili zatankowani do pełna, jestem w stanie tym samochodem dojechać do Wenecji. Na przykład mało który samochód ma tak duży zasięg. 72-litrowy zbiornik paliwa w Peugeocie 508. Jeszcze dodam tylko, że pokrywa silnika jest wykonana z aluminium, jest bardzo lekka i podparta współcześnie amortyzatorem gazowym. Tak jak powiedziałem na początku, ten samochód ma niską awaryjność, ma bardzo dobre opinie swoich użytkowników i też nie zużywa się nadmiernie podczas użytkowania. Zobaczcie, jak wygląda wnętrze po 211 tysiącach kilometrów. W ogóle też wnętrze jest zaprojektowane z taką dużą powściągliwością. Ten samochód nie zestarzał się, przecież to może być już 14-letni pojazd. Jeżeli mielibyśmy 508 z pierwszego roku produkcji, to jest 14-letnie auto. Do dziś ten samochód wygląda świeżo, do dziś ta karoseria wygląda współcześnie i wnętrze również wygląda bardzo dobrze. Tak jak już powiedziałem na początku, Peugeot inaczej niż w 407 nie zdecydował się tutaj na jakieś fajerwerki stylistyczne. Zbudował ten samochód zachowawczo. Można powiedzieć, że jest to taki francuski Volkswagen Passat, a więc prostota, solidność. No i wyszło tak, jak Państwo widzicie. Samochód po 211 tysiącach kilometrów prezentuje bardzo niski poziom zużycia materiału we wnętrzu. Zobaczcie nawet na te fotele. Fotele są bardzo dobrze wyprofilowane, fantastyczne trzymanie boczne. Zobaczcie na te elementy skórzane, bo to jest wykonane z prawdziwej skóry. One nie są nigdzie poprzecierane, nie są nigdzie pęknięte. Bardzo fajnie, że tutaj zastosowano zwykły materiał. On po prostu się nie wyciera i nie pęka, bo tutaj jest twardy plastik, a więc gdy siedzimy na tym fotelu, tutaj zawsze następuje jakieś tarcie i gdyby to było wykonane ze skóry, wówczas ten fotel by pękał, a więc fotele bardzo ładne. Kierownica jest też jeszcze oryginalna, 211 tysięcy przebiegu i nie wymagała obszycia. Bardzo ładna deska rozdzielcza, wykonana też z dobrych materiałów. Fotel w tym samochodzie jest regulowany w pełni elektrycznie, a więc i oparcie, i góra-dół, ale mamy też regulację podparcia odcinka lędźwiowego. Dodatkowo możemy sobie ją przesuwać góra-dół, tak żeby nam było wygodnie. Zobaczcie, jak tutaj fantastycznie się wsiada do tego samochodu. Fotel dobrze mnie otula na bokach. Tutaj, tak jak już wspomniałem, jest regulacja podparcia odcinka lędźwiowego. W tym samochodzie mamy też wysuwaną tą część pod udami. To będzie bardzo wygodne rozwiązanie podczas dalekich tras. Fotel jest cały regulowany na wysokość, ale możemy też regulować tą część siedziska. Możemy ją podnosić, możemy ją obniżać, a więc jeżeli ktoś lubi mieć podparte uda, to też tutaj znajdzie idealne miejsce dla siebie. Całość rozplanowania tego wnętrza jest bardzo poprawna. Kierownica ma łopatki zamontowane bezpośrednio do kolumny kierowniczej, do zmiany przełożeń, a więc możemy hamować silnikiem, możemy decydować o momencie zmiany danego biegu. To jest hamulec elektryczny, który załącza się sam i wyłącza po zgaszeniu silnika. Otwieranie pokrywy bagażnika. Tutaj dodatkowy schowek.
i jest tutaj takie pokrętło, którym możemy zarządzać tym wyświetlaczem przeziernym na przedniej szybie, a więc możemy sobie ustawiać, zmieniać kąt tej szybki, w której widzimy informacje, możemy też ściemniać bądź rozjaśniać informacje na tym ekranie i możemy go całkowicie wyłączać, przytrzymując ten księżyc, ten przycisk z księżycem, dłuższą chwilę, wtedy wyświetlacz się chowa i jest wyłączony na stałe. Tutaj mamy też dwa przyciski od takich rzadko używanych funkcji w tym samochodzie, czyli kontrola trakcji i wyłączanie systemu start-stop. A wiecie, na co jest ta kieszonka? Do czego ona służy? Ona służy do włożenia klucza. Gdybyśmy mieli tutaj rozładowaną baterię i samochód nie widzi kluczyka, wówczas wkładamy go w to miejsce. Podoba Ci się to wnętrze? Tak, takie masywne jest. Masywne jest, rzeczywiście solidnie jest to zrobione. Jest tutaj jeden problem, którego nie udało się rozwiązać w tej generacji Peugeota, mianowicie nie ma co zrobić z telefonem. No zobaczcie, mam telefon i zastanawiałem się przez chwilę, faktycznie to jest problem, co z nim zrobić. Tutaj, no można go tutaj postawić, no ale to nie jest jakieś bardzo wygodne miejsce. Nie ma tutaj żadnej szufladki na telefon. No trzymam go tutaj w drzwiach, no albo właśnie w ten sposób, jak tutaj Państwu pokazałem, albo w tym drobnym schowku, ale to też nie jest zbyt wygodne. To jest właśnie taki mankament, na który bardzo wielu klientów narzekało. W nowej 508 udało się to rozwiązać. Tu jest taki drobny schowek z taką zasuwaną roletką. To jest bardzo solidnie wykonane. Ten element piano, trzeba na niego uważać, bowiem to się szybko rysuje. Natomiast my potrafimy to odnawiać. To w tej chwili jest odnowione, jest błyszczące. Więc zawsze można też to okleić jakąś folią, czy czarną, żeby nie tracić powiedzmy tej faktury, albo okleić jakąś taką folią karbonową. Tutaj już jest dowolność. Każdy może zastosować swoje rozwiązanie i to na pewno będzie jakieś dobre wyjście. Fajny fizyczny lewarek do zmiany biegów, czyli nie jest to joystick, tylko ten lewarek przesuwa się po poszczególnych polach i działa to trochę tak jak w starych modelach Mercedesa. Mamy tutaj taki delikatny zygzaczek. Dwustrefowa klimatyzacja. Były też wersje 508 z trzystrefową klimatyzacją, natomiast tutaj tego nie ma. Lusterko wsteczne z funkcją przeciwoślepieniową. Tutaj panel do oświetlenia wnętrza. Całe to oświetlenie jest wykonane w technologii LED-owej. Jest ekran nawigacji, o tym sobie opowiemy, jak będziemy jechać. A tutaj mamy dość wygodne dwa uchwyty na napoje. To są czujniki autoalarmu. Bardzo rzadka opcja wyposażenia w Peugeotach, przynajmniej z rynków zachodnich. W Polsce te alarmy często montowano, no bo obawiano się kradzieży tego samochodu. Za granicą nikt sobie takimi drobiazgami nie zajmuje głowy, a więc to są czujniki od autoalarmu i to jest przycisk do wyłączania tychże czujników, czyli gdybyśmy na przykład chcieli tutaj zostawić pasażera na chwilę i zamknąć samochód czy jakieś zwierzę, to wtedy możemy sobie wyłączyć te wewnętrzne czujniki od autoalarmu. Tutaj mamy dwa przyciski, połączenie z serwisem Peugeota i połączenie z numerem 112. W tym samochodzie już to jest dostępne, a to jest przycisk od automatycznych świateł drogowych i gdy włączymy światło albo gdy one włączą się o zmroku, bo mamy też tutaj oczywiście czujnik deszczu i czujnik zmierzchu, który steruje i wycieraczkami, i światłami dziennymi, i mijania, wówczas wciskamy ten przycisk, zobaczcie, świeci się zielona lampka i ten przycisk jest zapamiętany, czyli gdy ja wyłączę światło albo gdy zgaszę silnik, gdy go uruchomię ponownie, to ta funkcja już jest zapamiętana na zawsze. 180 koni mocy, 400 Nm momentu obrotowego. To naprawdę dobre wartości i spójrzcie Państwo, już mamy 100 km na godzinę, już jest 110. Na szóstym biegu przy 110 mamy jakieś 1700 obrotów, a więc będzie jeszcze cicho i będzie też ekonomicznie. Do takiej prędkości autostradowej 140-150 km na godzinę w tym samochodzie jest naprawdę niezły poziom komfortu akustycznego. To wnętrze jest dość dobrze wygłuszone. W tej chwili na przykład nie słyszę w ogóle silnika. Słychać lekkie szumy obiegające karoserię i słychać też szum od kół. Natomiast sama jazda jest bardzo wygodna. Wyświetlacz head-up display pokazuje mi w tej chwili prędkość. Tam możemy też mieć wyświetlane fragmenty mapy. Możemy tam mieć też informacje od tempomatu. Tu jest obsługa tempomatu po dwóch stronach kierownicy. Tutaj jest włączanie tempomatu, a tym regulujemy sobie prędkość. I uwaga, w 508 nie było nigdy aktywnego tempomatu. To jest o tyle dziwne, że ten samochód był produkowany właśnie do roku 2018. W tym roku już 308 miała aktywny tempomat. 308 tej ostatniej generacji, która, ale ona jednak została zaprezentowana kilka lat później po 508
jest ona znacznie nowocześniejszym samochodem i tam mieliśmy już dostępnego asystenta pasa ruchu, mieliśmy system przeciwkolizyjny, no i mieliśmy też dostępny aktywny tempomat. Będzie taki samochód na naszym kanale, jest taki samochód zakupiony w odmianie GT właśnie z tym 180-konnym dieslem, a więc zobaczycie Państwo, jak działa aktywny tempomat w 308. Tutaj tego nie było, asystenta pasa ruchu też w tym samochodzie nigdy nie było, nie można było dokupić, nie było też systemu przeciwkolizyjnego, czyli tak naprawdę z tych systemów wsparcia kierowcy dostępne są tutaj tylko, dostępna jest funkcja monitorowania martwego pola. Samochód prowadzi się, powiedziałbym, po niemiecku, tutaj nie ma śladu po tej miękkości tych dawnych francuskich samochodów. Nawet jak jechaliśmy tutaj na miejsce nagrania, ty, Sebastianie, stwierdziłeś, że bardzo sztywne zawieszenie, że na tych progach zwalniających tutaj czuć było takie dobijania. Rzeczywiście to zawieszenie, powiedziałbym, może nie sztywne, ale jest bardzo sprężyste. Dzięki temu ten samochód prowadzi się jak Volkswagen Passat. Zobaczcie, jedziemy sobie 110 km na godzinę. Samochód posłusznie prowadzi się tam, gdzie ja mu wyznaczam kierunek. Nie ma mowy tutaj o żadnych przechylaniach na zakrętach, nie ma mowy o nurkowaniu, przy hamowaniu. Takie niemieckie, sprężyste zawieszenie i to też przypadło klientom do gustu. Za to też ten samochód był bardzo lubiany i to też było takie nasze odkrycie. Pamiętam, pierwszą 508 sprzedałem i kupiłem chyba w roku 2013, jak to auto miało 2-3 lata. I to był taki hit sprzedażowy. Przez 4-5 lat te samochody sprzedawały się w ilościach kilku sztuk miesięcznie, miesiąc w miesiąc, rok za rokiem, aż zgasła era tego samochodu, bo mamy już do dyspozycji nową 508, zresztą od kilku lat obecną na rynku. Warto też pochwalić pracę skrzyni biegów. 6-stopniowa, działa bardzo dobrze, bez żadnej zwłoki, bez żadnego poszarpywania. Te biegi włączane są bardzo intuicyjnie w takich momentach, w których sam bym to również zrobił, ale można również korzystać z tych łopatek. Ja korzystam z tego głównie podczas hamowania silnikiem, czyli na przykład gdy dojeżdżamy do jakiegoś zakrętu, gdy zjeżdżamy z jakiegoś wzniesienia, wówczas hamulcem zasadniczym hamuję, powiedzmy, w jakiejś tam części, a łopatkami sobie redukujemy te biegi w dół. Zobaczcie, ja zredukowałem na trójkę, wcale tego nie czuję. Teraz piątka, czwórka. Działa to naprawdę bardzo dobrze, doskonałe urządzenie, bezawaryjne, nie ma z nimi absolutnie żadnych problemów i ta skrzynia biegów jest też odporna na zużycie i myślę, że swoją żywotnością dorówna całemu silnikowi, a więc te 500 tysięcy kilometrów i silnik, i skrzynia biegów wytrzymają, a później pewnie będzie koniec tego samochodu, trzeba będzie kupić coś nowego. Na nierównościach jest sprężyście, ale powiedziałbym, jest bardziej komfortowo niż w nowej 508, w odmianie przynajmniej GT. Tam mieliśmy też większe koła, 19-calowe. To myślę, że też powoduje trochę pogorszenie komfortu. Tutaj jednak jest obręcz 17-calowa, wysoki profil opony 55. To powoduje, że pochłanianie tych nierówności na takich kołach jest dużo lepsze. Samochód jest komfortowy, ale jest sprężysty. Tutaj na pewno nie mogę o nim powiedzieć, że jest miękki. Czuć tutaj każdą nierówność na asfalcie, czuć tutaj wszystkie jakieś ubytki asfaltu, ale prowadzi się dzięki temu dobrze. Jest to taki stabilny samochód, który naprawdę można polubić i w takim codziennym użytkowaniu, dojeżdżając do pracy, ale to też jest bardzo dobry kompan podróży podczas jakichś dalekich wyjazdów wakacyjnych, kiedy mamy do przejechania setki czy też tysiące kilometrów po autostradach. Bierzemy go? Bierzemy. No to bierzemy Astrę, zobaczcie, gaz, podłogę i samochód posłusznie nabiera prędkości, już jest 120, już trzeba zwalniać, żeby nie złapać pobocza. Kiedyś nam się udało złapać pobocze, pamiętasz, Sebastianie? Też chyba Peugeotem. Jakiś taki miękki był, albo ja byłem może rozkojarzony, na szczęście skończyło się wszystko bardzo dobrze. Stabilność na zakrętach też oceniam bardzo wysoko. Samochód jest przewidywalny, nie ma tutaj jakiejś takiej wyraźnej podsterowności ani nadsterowności. Oczywiście przy zachowaniu rozsądnej prędkości, bo jeżeli przesadzimy, no to wtedy może być źle, ale to chyba w każdym samochodzie
poza może jakimiś super bolidami sportowymi typu Ferrari, typu Porsche 911, tam ta bariera przyczepności jest mocno przesuwalna i tam możemy troszeczkę ją naginać. Zobaczcie, jeszcze ostry zakręt w lewo, przód nie wychodzi na zewnątrz, choć czuję, że jest to przedni napęd, ale jest dobrze. To kiedy robimy test 911? jak przyjedzie, bardzo bym chciał. To jest taki, wiesz, to jest taka kwintesencja, nie, samochodu. Przyjemne auto, naprawdę dobrze się tym samochodem jedzie. Jak 911. Prawie jak 911, tak. Ale jest też cicho, prawda? Cicho. Nie słychać silnika, a jak już go słychać, to jest to taki delikatny pomruk. Ten dźwięk nie jest jakiś natarczywy, w ogóle mi nie przeszkadza i nie jest taki dieslowski, nie ma tego klekotu charakterystycznego, naprawdę pracuje bardzo dobrze. Zobaczymy, jak 0-100 robi. Zobaczcie, kontrola trakcji cały czas tutaj jeszcze działa i już jest stuwa. Bardzo dobrze, ale to nie tylko czas rozpędzania tutaj jest ważny, ale w sposób, w jaki ten samochód to robi, sposób, w jaki działa skrzynia biegów. Nie wiem, czy zauważyłeś teraz, Sebastianie, ona trochę się uczy mojej jazdy, ta skrzynia mam na myśli, i utrzymuje teraz wysokie obroty. Jechaliśmy teraz dynamicznie, gaz był wciśnięty w podłogę, a więc samochód domyślnie przyjmuje, że ja będę teraz jechał dynamicznie i zmiana biegów na niższe nie jest pożądana, wcale tego bym nie oczekiwał. Oczekuję właśnie, żeby samochód utrzymywał wysokie obroty, żeby był uciąg, żeby była moc, żeby można było w każdej chwili zareagować, a jeżeli chcemy, to jeszcze możemy tą skrzynię też przełączyć w tryb sportowy, wówczas biegi są zmieniane jeszcze inaczej, albo w tryb zimowy, tu jest taka śnieżynka, wówczas ruszamy z drugiego biegu, każde przełożenie jest załączane w sposób delikatny, w sposób taki bardzo subtelny, po to, żeby nie prowokować zimą poślizgu na śniegu. Podsumowując, bardzo sympatyczny samochód, w dalszym ciągu w kondycji, pomimo wielu lat już od zakończenia produkcji tego modelu Peugeota, w dalszym ciągu ten samochód nie zestarzał się, w dalszym ciągu daje mi mnóstwo przyjemności z jazdy, bowiem tym modelem Peugeota przejechałem wiele kilometrów. Nowoczesny w środku, brakuje trochę tych systemów wsparcia jazdy, ale wiem, że też nie każdy z Państwa oczekuje tych wszystkich funkcji w samochodzie. Po prostu chcecie mieć dobry samochód, który się nie popsuje, który będzie długo Wam służyć, który też nie będzie generował jakichś bardzo wysokich kosztów eksploatacji, a Peugeot 508 właśnie takim modelem jest. Bardzo dobra dostępność części zamiennych, mnóstwo zamienników, mnóstwo używanych części, a więc można z tym samochodem żyć na całkiem dobrym poziomie finansowym i myślę, że jest to też oferta dla osób z trochę mniej zasobnym portfelem albo dla osób, które po prostu nie chcą wydawać dużo pieniędzy na samochód, mają inne priorytety w życiu, chcą, muszą czymś jeździć, no bo wszyscy musimy jakoś się przemieszczać w dzisiejszych czasach i Peugeot jest taką właśnie odpowiedzią na potrzeby motoryzacyjne wielu kierowców. Czyli w dalszym ciągu pojazd za rozsądną cenę, pomimo już 6 lat od zakończenia produkcji, ten samochód trzyma poziom, trzyma jakość i do tego cały czas ta rozsądna cena. Myślę, że Państwu też ten pojazd przypadnie dziś do gustu. Zresztą napiszcie w komentarzach, co sądzicie o 508 tej generacji. Jakie są Wasze odczucia, czy ten samochód jeszcze jest dziś atrakcyjną ofertą na rynku, czy też po prostu się już zestarzał i należy o nim zapomnieć. A ja na koniec jeszcze podsumuję ten samochód dwoma słowami. Das Auto la Voiture. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!